Cześć kochani, witam Was cieplutko u mnie na kanale. Dziś mam dla Was kolejny film i dziś porozmawiamy o ulubieńcach z zeszłego roku. Dzisiaj zajmiemy się produktami do włosów. Jak wiecie, u mnie tych produktów zawsze mnóstwo się pojawia w filmikach, natomiast większość jest taka przeciętna, niegodna uwagi, niegodna polecenia. Natomiast wiadomo, w tym filmiku będą te produkty, które ja lubię, do których wracam. Niektóre z nich to są ulubieńce od wielu lat. Ale zaczniemy od farby do włosów i ostatnio powiem Wam, że bardzo często właśnie włosy farbuję farbą z Sayosa. Ta Oleo Intense seria bardzo dobrze się sprawdza na moich włosach, siwe włosy bardzo dobrze są właśnie pokryte. Nie wypłukuje się tak szybko ta farba z włosów, nie ma żadnych zielonych czy rudych podtonów, bo ja tego bardzo nie lubię na swoich włosach. Natomiast włosy też nie są jakieś mocno zniszczone czy przesuszone po tej farbie. Dobrze się nim tą farbę nakłada, ona jest w dwóch pojemniczkach, w sumie do jednej wszystko wlewacie, mieszacie i nakładacie. Nie trzeba żadnych dodatkowych pojemników, miseczek i tym podobnych rzeczy, dlatego tej się trzymam. Lubię też Garniera olię, natomiast do olii już niestety jest potrzebny pojemnik, w którym zmieszacie oba produkty. Ta forma nakładania farby jest wygodniejsza, no i wiadomo, ja wybieram te odcienie ciemnych brązów, brązu z czernią, dlatego że na siwych włosach te kolory i tak wychodzą znacznie jaśniejsze niż na reszcie włosów, a więc na razie trzymam się tych odcieni. Kto wie, co zdarzy się w przyszłości. Teraz niech będzie może olejek do włosów. Moje ulubione olejki z Marion. Tam są cztery różne zapachy. Ja na zmianę kupuję te produkty. 30 ml to jest oczywiście bomba silikonowa. Natomiast ja zawsze mam ten produkt w swojej pielęgnacji włosowej. Zawsze nakładam dwie pompki na dłonie, rozcieram i wcieram w końce włosów. Niestety jest to olejek, więc wiecie, jak nałożycie za dużo tego produktu, no to przytłuści Wam włosy i włosy są tylko już później do umycia. Natomiast dwie pompki naprawdę wystarczy, żeby zabezpieczyć sobie końce włosów, żeby one, wiecie, nie obcierały się tak o odzież, o szaliki. W każdym razie to 30 ml jest dość wydajne, stosuję to codziennie. No i na zmianę po prostu kupuję sobie różne zapachy. Stosowałam wiele różnych innych olejków do włosów, natomiast te jak najbardziej u mnie się sprawdzają. Produkt, który stosuję też codziennie po umyciu włosów, na mokre włosy spryskuję, to jest produkt z Marion, termoochrona i produkt zwiększający objętość. Tu jest 130 ml, jest bardzo fajna pompka, chociaż ona czasami lubi robić psikusy. Natomiast to jest produkt też, który nakładam właśnie codziennie, niewielką ilość, bo może Wam włosy przetłuścić, posklejać i to już później nie wygląda za dobrze. W każdym razie myślę, że jakaś termoochrona jest w tym produkcie, że moje włosy są w trochę lepszej kondycji, dlatego że ja myję włosy co dzień i co dzień suszę je ciepłym powietrzem z suszarki. Więc wiecie, takie produkty z termoochroną jak najbardziej są dla mnie wskazane. Nie wiem, które to jest moje opakowanie, nie liczę, w każdym razie zawsze mam ten produkt, kupuję jeden, jak mi się kończy, kupuję kolejny. Do kupienia jest w naturze, ewentualnie w internecie, natomiast w innych drogeriach nie widziałam tego produktu. Odżywka bez spłukiwania, taką również używam codziennie po umyciu włosów i jak najbardziej mogę Wam polecić tą odżywkę z Glisku. Tu już mam kolejne nowe opakowanie. Ta złota seria, czyli do włosów poddatnych na rozdwajanie. Bardzo fajna odżywka, bardzo ją lubię i powiem Wam, że ona przepięknie pachnie. To jest odżywka z atomizerem dwufazowa. Musicie ją wstrząsnąć przed użyciem i później nakładacie, spyskujecie po prostu włosy. Wiadomo, też w umiarkowanej ilości. Te odżywki zawsze ułatwiają mi rozczesywanie moich farbowanych włosów i ja muszę mieć je w swojej pielęgnacji. Też próbowałam różnych rodzajów z Gliskura, natomiast ta złota chyba jak najbardziej przypadła mi do gustu. Mam tylko jedną maseczkę do włosów i jest to czarna maska Shungit. Produkt oczywiście kupiony w internecie, bo stacjonarnie jej tutaj nigdzie nie widziałam. To jest maska, która ma niby przyspieszać wzrost włosów, natomiast ja czegoś takiego nie zauważyłam. Natomiast maska jest gęsta, jest treściwa, jest w ogóle w takim ciemno-szarym kolorze. Pachnie dość mocno ziołowo, więc też każdemu nie przypadnie ten zapach do gustu, ale to już jest, wiecie, kwestia indywidualna zapachy.
Natomiast maska jest genialna. Pięknie włosy później są wygładzone, nabłyszczone, idealnie się rozczesują. Trzymać to możecie w zależności tyle, ile macie czasu. Ja generalnie zawsze trzymam kilka minut, bo tylko tyle mam czasu rano. Natomiast włosy są przepięknie wyglądające, trochę brudzi wannę, ale jest to do przeżycia. No i myślę, że kolejne opakowanie gdzieś na dniach muszę sobie zakupić. Mam tu Wam jeszcze do pokazania trzy odżywki. Pierwsza odżywka to jest Balea, to jest ta odżywka kokosowa, która jest dostępna w DM-ie, ale w internecie też możecie ją spokojnie zakupić. Tu jest 200 ml w tym opakowaniu, gęsta konsystencja, przepięknie pachnie kokosem, nie obtłuszcza, nie przytłuszcza włosów, nie obciąża. Nie spływa z włosów, bo jest bardzo gęsta konsystencja. Przepięknie później włosy pachną, są wygładzone, są takie sypkie, uwielbiam. No i mam kolejne opakowanie, już kupione. I jeszcze jedna odżywka, która też bardzo często gości na moim kanale. Jest to odżywka z Nivea, ale ta wersja granatowa. Wypróbowałam te błękitne, różowe, natomiast ta granatowa do włosów cienkich z proteinami mleka. Jak najbardziej przypadła mi do gustu, to jest też moje już któreś opakowanie. Przepięknie pachnie, to jest taki typowy zapach kremu Nivea. Gęsta konsystencja, fajnie otulająca włosy, nie przytłuszczająca, dość wydajna i muszę sobie już kupić kolejne opakowanie. I jeszcze jedna moja ulubiona odżywka. Garnier, to jest ta z olejkiem rycynowym i z migdałami, czyli ta z Botanic Therapy. Tu jest też 200 ml, jedyny mankament to jest to twarde opakowanie. Tu się nic nie zmienia, cały czas producent robi takie sztywne opakowania. No i powiem Wam, że jak macie mokre dłonie, no to jest dość trudno wydobyć tą odżywkę z tego opakowania. Natomiast odżywka jest gęsta, jest treściwa, pachnie pięknie, budyniowo, w ogóle ma żółty kolor. Bardzo ładnie później wyglądają włosy. Oczywiście mam kolejne opakowanie już zakupione i czeka w kolejce. No i wiadomo, co się teraz pojawi? Tak, Hegron, żel w sprayu. Pokażę Wam po raz nie wiem który lakier do włosów, który utrzymuje moje włosy w ryzach przez cały dzień. Nie znalazłam lepszego lakieru do swoich włosów. Moje włosy są wredne, całe życie takie były nigdy niepodatne. Ja przez wiele lat robiłam w ogóle trwałą na włosach, żeby te włosy trochę ujarzmić. Natomiast ten produkt sprawdza się właśnie przy tych moich dłuższych włosach, zwłaszcza chodzi o grzywkę, ja mam zawsze ją spyskaną, dlatego że ja nie lubię, jak mi włosy gdzieś latają po całej twarzy, to mnie denerwuje. Później dotykam te włosy, odgarniam z twarzy i włosy mi się bardzo szybko przytłuszczają, więc zawsze mam grzywkę spyskaną właśnie lakierem. Natomiast przy ciemnych włosach musicie uważać, dlatego że jak nałożycie za dużo produktu, to później go widać na włosach. On takie tworzy białe, nieestetyczne kropelki i w konsekwencji wygląda to, jakbyście mieli łupież. Trzeba się nauczyć dozować po prostu tego produktu, ale powiem Wam, że ja z nim jestem chyba już 10 lat, w związku, że tak powiem, i nie szukam żadnych innych lakierów do włosów, dlatego że żadne inne nie trzymają moich włosów w ryzach. No i wiadomo, zawsze kupuję to większe opakowanie, bo bardziej się opłaca. I zostały mi w sumie 4 szampony do włosów. I zaczniemy może od Balea, to jest też wersja z DM-u. Oczywiście możecie kupić ją w internetach, tu jest 200 ml. Szampon jest przezroczysty w kolorze niebieskim, o przepięknym zapachu kokosa. I powiem Wam, że później ten zapach zostaje przez jakiś czas na włosach. Bardzo dobrze oczyszcza skórę głowy i włosów. Uwielbiam te szampony, są dość wydajne, dobrze właśnie myją. No i mam kolejne opakowanie już kupione. Jeszcze jeden szampon, który już chyba od 2 lat jest ze mną. To jest marka Craigtons, to jest szampon z keratyną i też z kokosem. To jest też gęsta, fajna konsystencja, taka otulająca. Tu jest 250 ml. Przez jakiś czas znów nie był dostępny w Hebe, więc nie wiem, czy coś się nie dzieje z opakowaniami. Za 25 zł takie opakowanie możecie kupić w Hebe. Natomiast dobrze go chwytać też na promocji, wtedy koło 15 zł takie opakowanie szamponu kosztuje. Dość wydajny produkt, dobrze myjący włosy, przyjemnie pachnący, nie podrażnia mi też skóry głowy, więc ja ten szampon lubię. No i wiadomo, kolejne opakowanie będę musiała sobie za jakiś czas zakupić. I zostały mi jeszcze 2 szampony z Organic Shop. Pierwszy to jest z kokosem, oczywiście kupiłam sobie już kolejne opakowanie. Produkt o składzie naturalnym, przezroczystą, ma taką mleczną konsystencję. Dość wydajny, 280 ml, bardzo przyjemnie się myje nim włosy i skórę głowy, bardzo ładnie oczyszcza. I jeszcze jeden szampon Wam pokażę z Organic Shop i to była Amla i Argan.
I to był szampon, który bardzo pozytywnie mnie zaskoczył. Oczywiście muszę sobie kupić kolejne opakowanie. To jest jedyny szampon, po którym ja nie musiałam używać odżywki przy swoich farbowanych włosach, co bardzo mnie zaskoczyło, dlatego że moje włosy różnie się, wiecie, zachowują podczas mycia naturalnymi szamponami. Natomiast ten był genialny. Na bank muszę kupić kolejne opakowanie, natomiast Hebe go nie widziałam. Widziałam, że jest na półkach w Auchan, więc tam muszę po prostu się przejechać i zakupić w trochę większej ilości. Tu jest też 280 ml. Produkt jest wydajny, bo jest z pompeczką. Też jest przezroczysta konsystencja. Bardzo ładnie oczyszcza skórę głowy i włosów. Uwielbiam. I ten szampon jak najbardziej Wam mogę polecić. Kochani, to by było tyle, jeśli chodzi o ulubieńców włosowych. Teraz zaczynam kupować nowe produkty. Zobaczymy, co się u mnie sprawdzi, co przypadnie mi do gustu, żeby można było Wam pokazać w tym, czy w przyszłym już roku, jeśli chodzi o ulubieńców 2020. Dzisiaj, kochani, ja Wam dziękuję, że byliście ze mną. Pozdrawiam Was wszystkich cieplutko i zobaczymy się w kolejnym filmie. Pa, pa.